Nie za dużo mówimy dzisiaj o twoim synku, ale ja tak naprawdę niewiele wiem o twoim dzieciństwie. Pochodzisz z Gryfina. Jaki był ten twój dom rodzinny? Ja w Gryfinie tak naprawdę tylko się urodziłam. Aha. W ogóle nie znam tego miasta, moi rodzice są ze Szczecina. To był taki krótki epizod, że chyba przez rok wyprowadzili się do Gryfina. Wtedy ja się urodziłam i jak miałam właśnie kilka dosłownie miesięcy, to wróciliśmy do Szczecina, więc to jest moje rodzinne miasto, w którym zresztą dawno nie byłam, a śmieję się, że chyba się starzeję, bo taki mam jakiś w sobie drive, że muszę pojechać, muszę wrócić w swoje miejsca, do swojego bloku, na swoją dzielnicę, jakoś zobaczyć swoją szkołę, nie wiem, już od dłuższego czasu, wiesz, mam takie przemyślenia, że ciągnie mnie tam, a takie rzeczy zazwyczaj starszych ludzi spotykają, nie, że ich ciągnie. Jeszcze mam takie same przemyślenia, więc rozumiem, że to się podobny rocznik. Tak, możliwe. Jaki był ten twój dom rodzinny? Słuchaj, no super. Ja miałam bardzo fajne dzieciństwo. Ja mam siostrę, która jest ode mnie 12 lat starsza, więc tak trochę wychowywałam się jakby z siostrą, a trochę jak jedynaczka. Ja też mam 12 lat różnicy między sobą a bratem. No więc wiesz o co chodzi. Ja starszym jestem. Aha, czyli no wiadomo, że jak był mały, to nie bardzo się nim interesowałeś. Nie, zupełnie odwrotnie, ale to nie zwiatło mnie. Tak? No to a na przykład... Nasz tamy mamy od początku do dziś. Okej, to my miałyśmy inaczej, bo jak ja miałam no dosłownie parę lat, to już moja siostra wyprowadziła się, mieszkała sama, więc no była jednak już bardzo dorosłą pannicą, kiedy ja dalej byłam siusiu majską. Natomiast kiedy byłam taką nastolatką, złapałyśmy super kontakt, ogromną więź i tak jest do teraz. Natomiast jeżeli chodzi o moich rodziców, no to wiesz, oni, no chyba możemy powiedzieć, byli takimi rodzicami na medal. Nie byli też super łatwi, mój tata jest bardzo wymagającą osobą, ale to jest akurat fajne, że na przykład z jednej strony ode mnie wymagali na przykład świetnej edukacji, tak, dobrych ocen w szkole i byli w tym no, dosyć skuteczni, bo praktycznie co roku... Piąteczki były? Słuchaj, stypendium prezydenta miasta Szczecina co rok wjeżdżało. Nie mam pytań. Więc nie było bidy w nauce, ale jednocześnie bardzo mnie wspierali w moich pasjach. Ale nam ładnie tutaj przelatuje. Epicko, proszę, awionetka. Myślałem, że to helikopter Polsatu, ale nie tym razem. A czy musieli wiele poświęcić, żebyś osiągnęła swoje marzenia? Słuchaj, ja ponieważ wybrałam sobie swój taniec jako w ogóle sposób na życie, to wymagało od nich ogromnego poświęcenia, szczególnie jeżeli chodzi o czas. Bo powrót ze szkoły to było od razu pakowanie się do auta, jazda na trening, chwila przerwy w treningu, jeszcze jeden trening, powrót, w weekendy jazdy na turnieje, potem jak już byłam większa, wyjazdy na szkolenia po całym świecie. Więc oprócz tego, że bardzo się poświęcili czasowo, też to było dosyć obciążające finansowo. To jest droga pasja. Bardzo droga i no tak naprawdę ogromny sukces osiągnąłam też dzięki temu, że oni zawodowo mieli sukcesy, bo mogli po prostu pozwolić sobie na to, żeby ich dziecko jeździło po całym świecie i szkoliło się u najlepszych trenerów, a potem dzięki temu zdobywało te wszystkie tytuły, więc no ogrom im zawdzięczam. Dziś o waszej relacji również niewiele wiem, ale podejrzewam, że Instagram twojej mamy to jest po prostu katalog zdjęć Kriska. Tak, i to niekoniecznie tych najładniejszych. Jakby mama jest w nim tak zakochana, że każde ujęcie, nawet najdziwniejsze, czyli jest nie ma czegoś takiego, że musi przejść przez autoryzację córki. Nie, nie, co ty, mama to jest silna jednostka, tam nic nie będzie autoryzować. Jakie są wasze relacje dzisiaj? Super, super, wspaniałe. Moryce mieszkają no już od bardzo wielu lat, ponieważ ja się wyniosłam do Warszawy. Moja siostra też, więc oni również za nami podążyli, więc jesteśmy razem. No to jest dla nas bardzo ważne. Spędzamy dużo czasu razem, wszystkie weekendy praktycznie, jeżeli tylko nie jestem w pracy, to są takie nasze, rodzinne, że się spotykamy, albo jemy obiadki w domu, albo gdzieś sobie wychodzimy. Wydaje mi się, że też dla dziecka to jest takie fajne, że wiesz, że on wychowuje się w domu, gdzie są rodzice, gdzie jest ciocia, gdzie są dziadkowie. Ja też jako dziecko super wspominam ten czas, kiedy jeździliśmy, wiesz, do dziadków. Mieliśmy właśnie takie spotkania czy święta. To jest super. Mi się też bardzo podoba otwartość Kriska i to, czy ty go tego uczysz, bo dzisiaj na sesji, proszę państwa, każdy tutaj nasz współpracownik był wujkiem i Krisek nie miał z tym żadnego problemu. Także trochę cudowna tak. Sprawa, pozdrawiamy twoich bliskich, a państwo zapraszamy do kiosków. Najnowszy magazyn Viva prawdopodobnie już tam na was czeka. Dzięki. Tak, do zobaczenia.